Panie gospodarzu! To coś pogoda sztankuje. No to cześć, witajcie na dzisiejszym odcinku. Jesteśmy na Łopacie w Lesie Wolskim. Mamy rozłożony namiot. Dzisiaj jest dżemik, na razie mało ludzi, ale za chwilę wam pokażę, gdzie są. Więc idziemy odwiedzić konkurencję Tripuli, a najpierw coś tam z rozgrzebeczki. Cyk. Kurwa, na plac znowu! To Boga! Elegancjo! Zamieszanie tam u Tripuli. Kurwa, pociąg! Ej, nie jedź za mną. Zrobię jeszcze raz! Jak widać, pogoda nam nie pozwoliła na ten moment jeździć, ale frekwencja. Łoka, zatrudnij mnie! Chcę dla ciebie pracować! W momencie, kiedy tam troszeczkę zmokło, to można jakieś endurko zrobić. Nie podjeżdżałem. Dobra, podjeżdżałem. Ale jakieś, jak to mówią, ciemna strona Wolskiego? Enduro traski? Petardy? Autostrady? Ścianki? Zielona trasa też fajna. I jeszcze wam zdradzę tożsamość. Takie... To czekamy u góry, Znacie ten znak? Znacie? To jego wina. Drużyna pierścienia dotarła na miejsce. Ilu was? Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć. Przeklęci. Enduro, pedałowali pod górę. Jedziemy! Ale trakcja. Po korzonkach, cyk. Kurde, już jestem... O nie, chlepnie! O nie! Będę musiał myśleć o tym, że wam tutaj przeciera dziekan, mi się wydaje. Zaraz będzie gnój. Wow! Tu? Tu! Okej, prowadzimy pod górę, dobra. Ej, to co, próbujemy w ogóle całość przejechać? Nie ma hołoja. Jedziemy całość. Tutaj chłopaki zarządzili, że jedziemy całość. Stary, my całość. Kurwa, już jedę, no podejście zrobić. Robimy tam, gdzie wcześniej zatrzymałem. Te same stopy, bo jest spoko. Łopatarzem. I nagrywamy chłopaki. Polisz enduro. Na dwupółce. Polisz banana. Ale jak mam naklejkę Polak Endurok, to już mogę robić bar spina na przykład na ten. Na nie, masz kurwa podjeżdżać. Masz naklejkę. Czy, aha, że mogę podjeżdżać na dwupółkę, mam dwupółkę i singla. Tak. Możesz koło do przodu 360 obrócić. O, to jest dobre. Powiedzieć, że się stresuję. Jesteś strasznie czysty. I z duchem twoim. Jak jedziesz szybko, to mniejsze prawdopodobieństwo, tak, że się wywrócisz. Dokładnie, jest. Średni na szybkość jestem. Obstarana zbroja. To ci najszybsi? O kurde, oni tak na pełnej od razu. O ja. No dobra, tu jest faktycznie ślisko. A kurwa, co to było? Ło, lecz ciasto! Gideon! O nie, jak ci się przyjeżdża? Wow! Wow! O nie, coś dupcyłem. To chyba nie ta trasa w ogóle, czy ta? W ogóle patrzcie, widzowie, bo to jest zajebista rzecz.
Jakie ma fajne czerwone obręcze w rowerze. Fajne. Czerwone, bo szybkie. Git. A to kolejność ta sama? Tak, niech będzie. Czy chcesz Matad jechać przede mną? Nie, ja bardzo się cieszę, jak widzę was wszystkich, jak się blokujecie. I po prostu się w was nie wdupcę. O kurde, tutaj ślisko. Chopeczka. Tutaj mamy... Tak, tutaj się zaczyna. O, ale bez gogli to tragedia. Ale to było dobrze. Ja nie wiedziałem, że to już ta ściaka jest. Ale poszedł piecur tam. Na górę. To jest stromo. I teraz co? Trzeba tu ściankę zapić. A teraz skoczyć z tego korzonka. Ale ona jest idzie teraz. Ale co? Trochę się obstrałem. A tu? O kurwa. Pokazuję je jasno. Coach, w duchu pojebany. Co? On to zrobił kurwa jakby był jakiś odklejony, nie? No, to mi się już nie podoba. Tam jakiś kamulec na środku do szpica. Jak on to odjebał? Patrz na płonkę kurwa, wiesz. Nie no, to można wjechać normalnie. Zuza, lecisz to. Zuza leci? Zuza leci, World First, pierwsza kobieta. Crank Works Volant. A to trzeba lecieć czy zjeżdżać? No, jak chcesz. A ty jak robisz? Nie wiem, ja sobie zjadę chyba. Ale ty jako bloger... Palce zjadę. I jak to na... A kurwa, nawet nie widzę... Jak najszybciej kurwa? Trener Buch ci pokazał, to jest enduro. Ale faza. Dobra, idziemy ich tam ten nakierować. Jezus, tu się można zabić, nie? I jak tam twoje złamane żebro? Kurwa, pełno. O kurwa. Ja dopóki jedziesz po korzeniach, żadnego hebla, a potem tylko tylny. Kogo ty się słuchasz, chłopie? Jo! Ja! Ło! No to Kamil, dawaj! Ja ty, elektro... Ja to w dole, stary, widziałem ciebie. Nie hamuj! Jo! Jo! Bez problemu! No, takie ściereczki. Warto się pouczyć. Fajne, fajne. Na korzeniach nigdy przedniego hebla. No jeszcze tylny jako tako, ale najlepiej to w ogóle bez. Albo tak jak zrobił tutaj Buchu. Fajnie, cyk. To jeszcze będzie za chwilę. No, trzeba przeskoczyć i nie masz w ogóle obawy, że się poślizniesz na takim kurwa korzonku. Miga mi się ten, lampeczka tutaj. Tak. No to idę się, jadę się wyjebać. A co to są kamienie? I korzenie, wszystko. Dawaj, dawaj. O, ramus pod opony, jakaś chopeczka. Ślowo, gołądeczki, trzeba uważać. O nie! Tu trzeba szybko, bo jak są takie kamienie i mokro, jak się idzie szybko i na wprost bez hebli, to trzyma się trakcję. O nie, tu się nie da przejechać. No kurwa! Ciężko, ciężko. Jesteśmy na trasie dalej. Nie wiem, czy tędy sobie zjadę. Dobra. Wow. A tu końcówka to jakiś kurwa hardcore jest, nie? Zajebiście. Wow, no to piona, dobre. Zajebiste. Piona. Polak Endurak, największy Polak w Polsce! Misja bezlądowa. Ja wiem, same krokodyle są.
Ale fajnie, bo lecisz... Powrót do rzeczywistości, żółwik ma, ty endurko było zajebiste. Zajebiście. Witajcie w dzisiejszym vlogu! Kurwa, mało ciśnienia jest, ale w sumie jest ślisko. Wyjebane jaja na to. Dobra, lecimy to, kurwa! Chcesz zobaczyć, co zrobię? Co, backflip? No. A few moments later. No bez. Czyli klasycznie wracamy kurwa do formy. No, także ten żyje jak zwykle. Głowa trochę boli. Mocowanie na kasku się urwało. Trzeba na szereczki się przerzucić. To jeszcze tak luźno pojeździmy, nie? W Wiecie widzę też tutaj mata była chyba. No, mała. No, jeszcze pojeździłem chwilę, żeby sprawdzić, czy głowa działa, ale działa. Kolejny flipek już był, ale to pewnie zobaczycie na relacji z Dżemu na łopacie, albo też na vlogu Pawła Stachaka, bo mi to tam nagrał. Albo to wyśle, będzie najłatwiej, no. I teraz Whipoff, ostatnia konkurencja. Dzisiaj na Brab Conteście nie byliśmy, bo były jeżdżone enduro traski. A tam też była super zabawa. I teraz w wąwoziku odbywa się Whipoff. Łopata Dżem, fajnie! A w razie gdybyście pytali, co się stało z przypierdolem, no to się właśnie wyjebał. No. Jak to widzieliście w odcineczku Dżem na łopacie, wyszedł naprawdę dobrze. I tutaj ukłony przede wszystkim dla Janka, który zajął się organizacją całego tego zamieszania. Także warto było się tutaj pojawić, a kto nie był, niech przyjeżdża w sezonie, będzie cały czas otwarte. Idziemy się jeszcze coś tam pobawić, a co do zakończenia, to jeszcze zobaczymy. No to teraz patrzcie. Jak ty stoisz, człowieku? To jest niemożliwe. O kurwa! Jak widzieliście, całkiem dobrze się udało dzisiaj, bez większych obrażeń. Poza kilkoma podczyniami. Rowerek wygląda jak wygląda. Będzie zaraz myte. No a to nowy karawan. Nareszcie. A widzimy się kiedy? W następnym vlogu. Także do zobaczenia, cześć! Jibbing jest jak BDSM. W sumie fajnie, ale nie wiem, czy chciałbym to robić.